Moi kochani, tym razem mam mało czasu, a więc od razu do rzeczy. Chcę wam przedstawić, co to jest prosta kobieta. Prosta kobieta jest to kobieta, która daje dużo, bardzo dużo prostych radości. I takie proste radości to jest na przykład taka prosta kobieta potrafi zrobić proste naleśniki, potrafi zrobić prosty makaron, potrafi nawet prosto wyprasować. Taka prosta kobieta potrafi wszystko prosto załatwić, potrafi nawet w prosty sposób zarobić pieniądze na siebie, na kogoś innego. I taka prosta kobieta jest niewymagająca. I to jest zaletą prostej kobiety. Kochani, ja wam mówię naprawdę, zachwalam wszelkie proste kobiety. Wszelkie proste kobiety to jest prostota, to jest naturalność, to jest coś takiego, że człowiek z prostą kobietą może się i wódki napić, i po plerach poklepać prostą kobietę. Może z prostą kobietą może pójść prosto na spacer, prosto do knajpy, albo nawet do baru z wyszynkiem i tam się po prostu uchlać. I prosta kobieta, jak się po prostu uchleje, to jest cały czas prostą, normalną, realną kobietą. Kochani, i dlatego prosta kobieta daje człowiekowi w życiu dużo prostoty i umożliwia, że prosty człowiek z prostą kobietą po prostu czuje się świetnie, bo wie, że może stworzyć partnerstwo, kumplostwo, może z prostą kobietą po prostu być rozumiany. Jak człowiek jest rozumiany przez prostą kobietę, to po prostu jest to idealna sytuacja w życiu. To jest proste jak drut. I dlatego, kochani, doradzam wam, nie szukajcie księżniczek. Szukajcie prostych kobiet. One dają proste radości. Może bez żadnych wyższych uniesień, ale prosta kobieta po prostu potrafi się prosto prowadzić, a przede wszystkim jest prosta w obsłudze. Prosta kobieta to jest prosta w obsłudze, wprawdzie może trochę jak budowa cepa, ale za to możesz zawsze tęsknić za księżniczką.